ile powinien zarabiać mężczyzna? Nie musi zarabiać więcej na pewno niż kobieta, żeby być szczęśliwym w związku. No ale nie wiem, ile powinien zarabiać mężczyzna. Jak mieszka w wielkim mieście, to pewnie 4 plus albo 5 tysięcy. Nie mogę to powiedzieć, że szczęścia pieniędzy nie dają. Okej, czyli nie ma dla ciebie znaczenia to, żeby mężczyzna zarabiał więcej niż kobieta? Nie, totalnie nie. Mogę ja za niego zapłacić. Wystarczająco. Tyle zarabiać, żeby siebie utrzymać, a kobieta, żeby utrzymać siebie. A już później, jak mieszkają razem, no to jakoś dzielić te finanse. Mężczyzna nie będzie całe życie kobiety utrzymywał chyba, nie? Nie wiem. W sensie jakby nie uważam, że mężczyźni powinni zarabiać teraz mniej, żeby dorównać się zarobkom kobiet. Nie mam takiej jakby skali. Czyli nie ma to dla ciebie znaczenia za bardzo? Nie. O Jezu. To zależy. Myślę, że tak jak kobieta, no najlepiej miesięcznie to pewnie około 10 tysięcy byłoby fajnie, ale kobieta tak samo powinna wtedy zarabiać. Ma dla mnie znaczenie, żeby zarabiał wystarczająco w zależności od jego stanowiska. Kobieta na tym samym stanowisku moim zdaniem powinna zarabiać tyle samo. Tyle, ile potrzebuje, żeby się utrzymać. Jeżeli się potrafi utrzymać, jeżeli, nie wiem, no, jeżeli ma na życie tak, żeby samemu być szczęśliwym, to proszę bardzo. Wiadomo, no nie musi utrzymywać swojej kobiety, żeby nie było. Nie wiem, ja uważam, że każdy powinien zarabiać tyle, ile potrzebuje na siebie i... No i super. Dobrze by było, żeby zarabiał. Tyle samo co kobieta. No, myślę, że każdy powinien zarabiać tyle, żeby wystarczyło mu na życie i był szczęśliwy. Mhm. Bez względu, czy jest mężczyzną, czy kobietą. O Jezu. Na równi z kobietą, tak? A w związku? Czy mężczyzna powinien zarabiać więcej niż kobieta? No zależy, jakie mają ustalenia. Okay. Mężczyzna powinien zarabiać tyle, ile by mu wystarczało na życie. Jakby, nie wiem, jeżeli chodzi o Warszawę, to myślę, że takie 10 tysięcy będzie spoko. A czy w związku mężczyzna powinien zarabiać więcej niż kobieta, czy nie? Niekoniecznie. Tyle samo za kobietę. Mężczyzna? Nie, powinien być równo, w zależności od stanowiska i od pracy. A to zależy bardzo. Raczej tyle, ile uważa, moim zdaniem, jakie ma swoje wymagania. A czy uważasz, że w związku mężczyzna powinien zarabiać więcej niż kobieta? Nie. Raczej może, ale nie musi. Dużo. To zależy od pary, jakby, czy mają taką potrzebę, czy nie, więc może, ale nie musi. Okay. No właśnie dlatego, że teoretycznie jest ustalone, że niby w tej tradycyjnej, powiedzmy, tradycyjnym związku, to mężczyzna powinien zrobić więcej. Dlatego pytamy, czy uważasz, że rzeczywiście tak powinno być, czy to jednak jest mit? Nie uważam, że tak powinno być. Uważam, że powinniśmy zarabiać tyle samo jako płcie równoważne. Czy ma dla was znaczenie, ile facet ma wzrostu i ile powinien mieć? Ja jestem niska, więc dla mnie może mieć nawet... metr, nie wiem, 70, bo ja mam 1,56 m, więc dla mnie to nie ma znaczenia. No, jednak powinien być wyższy chyba, bo no, jakby był w moim wzroście, to już taki niziutki. Dla mnie nie ma znaczenia, nawet gdyby był niższy, bo u mnie mój tata jest niższy od mojej mamy, więc gdzieś tam cały czas, jak w mojej rodzince, to tak wyglądało. Fajnie, żeby był wyższy, ale mogłabym się umówić z niższym. Tam, pomijając fakt, że jakby ciężko, żeby był facet niższy ode mnie, to jakby ja uważam, że to nie ma w ogóle znaczenia, w sensie... Jakby no nikt nie ma wpływu na to, jak rośnie. Chyba, że pali papierosy w młodym wieku. Mam męża, który jest praktycznie takiego samego wzrostu. Umówiłabym się z niższym chyba. Umawiałam się z niższymi też. Ja osobiście wolę wyższych. A ile powinien mieć wzrostu w takim razie? 178. Okej, czyli granica jest jasna. Tak jest. Wolałabym, żeby chłopak był wyższy, ale to nie mam jakiegoś... No ja mam 1,64 m, więc nie mam wysokich wymagań. Nie ma znaczenia. Kompletnie. Kompletnie, nie? Mój chłopak jest ode mnie niższy o wiele, więc... Wzrost raczej ma. Tak szczerze powiedziawszy. No tak w moim wzroście. Mniej więcej. Troszkę wyższy może. Czy umawiałeś się z niższym mężczyzną? Jasne. Nie, absolutnie nie ma znaczenia. Nie umawiam się z mężczyznami, ale... Okay. Z kobietą tak. Czy ma dla ciebie znaczenie wzrost mężczyzny? Ma. Czy umawiałeś się z niższym? No to zależy. Co najmniej takiego wzrostu jak ja. Byłoby fajnie. Chyba tak, no tak, myślę, że tak, że to nie ma znaczenia. Tak? No, raczej są różne zdania, ale sądzę, że tak. Nie ma to jakichś przeciwwskazań żadnych. Czyli nie masz jakiejś granicy wzrostu? Nie, z tym to nie. Wzrost ma dla mnie znaczenie. Nie ma granicy. Okay, powinien być wyższy? Tak. Osobiście wolałabym, żeby był wyższy. Nie to, że nie jest to obowiązek, ale ja tak wolę. Od 1,80 m albo nie wiem. Może być od 1,80 m. Okay, po prostu, super. Żeby był wyższy.